Znajdujemy się w Gliwicach, gdzie Wojska Obrony Terytorialnej pobierają wymazy w systemie Test and Go. Znajdujemy się w strefie wyczekiwania, gdzie kierowcy mają czas, aby zapoznać się z tablicą informacyjną, która określa im, jakie są kolejne etapy systemu Test and Go. Które przyjechały tutaj na badania, wcześniej otrzymały przewodnik, blisko 24 punkty, w którym informowane są o tym, w jaki sposób należy przygotować się do badania. Najlepiej powstrzymać się na godzinę przed badaniem od jedzenia i picia. Palenie tytoniu jest też zakazane, rzucie gumy. Należy też się powstrzymać od mycia zębów bezpośrednio przed badaniem i pukania jamy ustnej płynem do pukania. Następnym punktem jest strefa ewidencji, gdzie kierowcy są identyfikowani z dowodem tożsamości oraz listą zgłoszonych osób do wykonania testu. Dobry panu, proszę otworzyć szybę. Wystarczy. Na badanie przyjeżdżają osoby, które zostały skierowane tutaj przez Urząd Wojewódzki bądź Stację Sanitarno-Epidemiologiczną. Zbliżamy się do punktu, gdzie badanym są przydzielane pakiety wymazowe. Za mną widać finał Test and Go, czyli punkt, w którym są pobierane wymazy od osób, które się tutaj zgłosiły. Pan otworzył gardło, odchylił głowę do tyłu troszeczkę i wytrzymał te 3 sekundy. Bardzo dobrze. W punkcie poboru wymazów Test and Go pracują żołnierze z wykształceniem medycznym, którzy dodatkowo przeszli odpowiednie szkolenie.